Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej studyjnej audycji. Dzisiaj mamy czytanie dyktowania Rosjanki. Zanim jednak do tego przystąpimy, chciałbym podziękować serdecznie wszystkim, którzy oglądali moje ostatnie audycje, live'y z Londynu. Ja sobie tam czytam te wszystkie wpisy pod tych live'ach, bo jeszcze nie mam takiej możliwości czytania na żywo. Także dziękuję bardzo Astrze oczywiście z Anglii, Tomaszowi z Cardiff, Jadwidze, Grażynie, Irenie, Halinie, 33 z Berlina, Izabeli, Edycie, Grześkowi, panu Noel, Michałowi i Dorocie. Tomasz napisał tam pod tą ostatnią audycją: zaraza, wojna, bieda, kryzys, zaraza, wojna, bieda, kryzys. World War Z. To ciekawe, ten film nakręcony z tą Z. Prawda? To, co teraz mamy. Izabela, karma nierychliwa, ale sprawiedliwa. Grzesiek, dziękuję za wywiad z Januszem Zagórskim. Tak, to była ciekawa rozmowa przeprowadzona z Londynu. Mam nadzieję, że za zgodą Janusza udostępnię ją też tutaj na swoim kanale. Henryk napisał: pierwszy reset Jezus Chrystus i krzyż, drugi reset swastyka i odwrócony krzyż i nadejście antychrysta. Ja wolę używać słowa Lucyper i sierp i młot. Dyktowanie, które dzisiaj przeczytam, to był jeden z ostatnich duchów, 498 duch z pierwszej 500-ki, czyli no prawie przedostatni. Dyktowanie otrzymane 19 czerwca 1987 roku w piątek. Nelhalina Noel otrzymywała to dyktowanie od godziny 21.40. Rosjanka żyjąca na przełomie XIX i XX wieku w Rosji i Związku Radzieckim. W czasie II wojny światowej podzieliła się jedną z dwóch kromek chleba, które posiadała, z Walerią Sikorzyną, której dyktowanie też tutaj jest i ona też do tego nawiązuje. Polką wywiezioną wraz z mężem i dwójką dzieci przymusowo w głąb Rosji. To się działo gdzieś dosyć głęboko w Rosji. Nazwaliśmy to ją na jej życzenie Wiera. Czytam to z pierwszego tomu, z pierwszego wydania. Już nie mam praktycznie w ogóle tych egzemplarzy, chyba jeden mi został. I taka była tylna okładka. Później to się zmieniło w kolejnych wydaniach i jest tak jak na wszystkich innych tomach. Ale czytam to z pierwszego wydania z roku 2011. Ona dyktuje takim bardzo dziwnym, prostym językiem, pełnym rusycyzmów i końcówek. No ale tak podyktowała. Była to prosta kobieta, a była prostą kobietą, dlatego że kiedyś była bardzo bogata i nie najlepiej postępowała wobec biedniejszych, prawda, biednych od siebie. Jak ktoś źle postępuje z innymi, no to się właśnie tym innym czy tymi innymi rodzi. Proste, jak lusterko, albo proste jak prawda Boża. Co zasiejesz, to zbierzesz. Ale tutaj już wzniosła się duchowo wzwyż, no bo stać ją było, sama miała niewiele, dwie pajdy chleba i jedną się podzieliła z Sikorzyną. Usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie, co Wiera podyktowała. Oczywiście to dyktowanie będzie też na stronie Facebooka Dyktowania Ludzi w Duchu. Wiera.
Rosjanka żyjąca na przełomie XIX i XX wieku w Rosji i Związku Radzieckim. W czasie II wojny światowej podzieliła się jedną z dwóch kromek chleba, które posiadała z Walerią Sikorzyną, Polką, wywiezioną wraz z mężem i dwójką dzieci przymusowo w głąb Rosji. Godzina 21:40. Galinka i Robert, ja jestem bardzo wzruszona, że dzięki memu ludzkiemu zachowaniu w stosunku do tej zmizerowanej kobiety teraz ci Galinka dyktuje. Dowiedziałam się o świętej Walerii jeszcze gdy ona nie była świętą, bo ja szybko umarłam po wojnie. Ona o mnie mówiła ludziom, to ja do niej przyszła. Ona także mówiła tobie o mnie, to ja wtedy ciebie zobaczyła. A ty takimi zakochanymi oczami na nią patrzyła. Tobie bardzo się podobało, że ja, mimo że miała tak mało, tylko dwa plasterki chleba, że ja dała jeden nieznanej cudzoziemce. A bo ja już taka była. Mnie łatwo było pożałować człowieka. Ale ja sama miała tak mało. Ja bym dawała dużo, gdybym ja miała. Co z pustej beczki można dać? Ja całe życie biedowała. Dzieciska mi pomarli, a mąż też. To ja od starowinka sama. Ciężko było samej, ale z dzieciuchami jeszcze ciężej. Bo to wykarmić trzeba. A skąd? Ja nie żałowała tego pieskiego życia. Ot, dlatego tylko czekała, aż umrę. Ja sama nie wiedziała, czy to prawda, że Boha nie ma, jak oni nam trąbili. A pierwo to mówili, ja słyszała, że jest. No tak, komu wierzyć? Ale mnie się coś tak widziało, że te pola, lasy, a niebo, a człowieka to chyba ktoś stworzył, że od samo tak nie przyszło. To ja się czasem popatrzyła w niebo, że Boch może gdzieś tam siedzi wysoko. A też jak się ja przestraszyła, to się przeżegnała. Ot, człowiek głupi, nie wie nic. Ja jak umarła, to dopiero się dowiedziała, że Jezusiczko to Boch. A wiecie, mnie nawet radość wzięła, bo my mamy matku i ojca. Boch, nasz stróż i pan. A też duch, rodzice. A co ja się też dowiedziała? O Jezusiczko! To aż było trudno dla mnie uwierzyć, że ja żyła pierwo i to mnogo razy. A pani to ja też raz była. Tylko taka pyszna, co to zła dla ludzi. Ot, taka swinia. No potem to ja się urodziła robotnica na folwarku. Ale za tego ostatniego życia to ja już była całkiem dobry człowiek. Ot, gdyby taka nie była, to nie dałaby tego kawałka i teraz nie dyktowałaby. A dla mnie to wielka radość, bo ja już wiem, że to, co ja tu dyktuję Galince, dużo, dużo ludziska będzie czytać, co ja podała. A ty, Galinka, tak o mnie opowiadała ludziskom, że ja tak, jak ty mówiła, wielki człowiek. Tobie się tak podobało, że ja tak mało sama miała, a jeszcze mogła się podzielić i dać połowę. A mnie było żałko tej chudej kobiety ze smutnymi oczami, takimi dobrymi. Oj, dałaby ja jej wiele i to bardzo wiele, gdyby ja miała. Ale jeszcze chcę podyktować, że ja bardzo była zdziwiona, że kobieta jak dzieciska nosi, to tam nie ma nic, tylko ciało. A mama moja mi mówiła, że taka ma ducha w sobie, że to wielka łaska boska. A potem mówili, to nieprawda. A teraz to ja widzę, że oni mieli rację. Bo to prawda, że taka z brzuchem ducha dzieciska nie ma. Duch wchodzi potem, jak się urodzi. Ot, tu to oni mieli rację.
ale że mówili, że Boha nie ma, to nie mieli racji. Ja teraz mądra, dużo też wiem. Ja tej władzy w naszej Rosji dużo by teraz mogła nauczyć. A tak z tą śmiercią, to przecież ludziska same sobie wybierają. Jak całe życie, jak i urodzenie też. Ot, chce taki urodzić się, to się rodzi. Chyba, że taka go prorokini wyrzuci. No to nic, ot idzie szukać innej. Może dzieciucha pozostawi. A ja też już dużo znam, że Boh nic nam ludziskom nie każe. Że to my sami robimy, co chcemy. A jak ktoś kaleka, to ot dochrapał się, jak był swinia. I tak mu dobrze. A bądź ty człowiek. Ja też znam o nowym prawie Boha i że ty, Galinka, spisujesz, co tobie duchy mówili. A dobrze, że takich jak ty więcej. Wtedy to wam uwierzą. A ludziska się poprawią, bo nikt nie będzie chciał cierpieć. Przestaną krzywdzić, bo będą znać, że dobrze zarobią, jeżeli będą swinie. A my już widzieli, jak to będzie. Tyle książek na półkach. A ludziska, co rusz po książkę, to jedną, to drugą, a czasem kupią na raz cztery i trzy, a będą i tacy, którzy kupią jedną z każdej. A ja w takiej jednej będę też. To, co ja dziś Galince podyktowała. A ja będę taka dumna. A kto by pomyślał, że dlatego, że ja się zlitowała nad tą biedną, chorą kobietą, taką bladą, białą jak papier. Ot, to moje serce ścisnęło się z żalu. Skończyłam odbierać dyktowanie. Godzina 22:26. A kto by pomyślał, że dlatego, że ja się zlitowała nad tą biedną, chorą kobietą, taką bladą, białą jak papier, ot, to moje serce ścisnęło się z żalu. Tutaj jeszcze Sikorzyna dała zaraz znać po tym dyktowaniu w nocy z piątku na sobotę, tego samego dnia, później, Waleria Sikorzyna. Halina, jestem ci bardzo wdzięczna, że wybrałaś tę dobrą kobietę do podyktowania ci. Ona jest zachwycona, że będzie figurować pomiędzy sławnymi ludźmi. To ona dała mi w Rosji tą pajdę chleba, połowę tego, co miała. Mówi, że nigdy nie uwierzyłaby, że kiedyś będzie dyktować, że to w ogóle jest możliwe. To jest to, o czym chciałam ci dać znać, twoja Sikorzyna. I to tak jak mówiłem z pierwszego tomu, co mówią zmarli tego już niedostępnego historycznego pierwszego wydania. Nieprzypadkowo to dyktowanie wybrałem, no bo nie wszystko, co straszne i złe, to jest w Rosji. Nie mam zamiaru bronić tej okropnej, strasznej wojny i tego, co się tam teraz dzieje. Ale generalnie Rosja jakoś nie miała szczęścia do władców, do rządów. Jeżeli to byli carowie, byli niektórzy bardzo okrutni i niedobrzy w stosunku do swoich ludzi. A to, kim Putin jest, jest po prostu nowoczesnym carem, który dozgonnie się mianował władcą Rosji. A w Rosji władcy kończą w sumie albo dożywają starości,
A jeżeli są bardziej okrutni, no to prędzej czy później ktoś ich pozbawia życia i przejmuje władzę. Być może trochę lepszy, a być może jeszcze gorszy od tego, któremu poderżnął gardło, że się tak wyrażę. Ale mnóstwo jest tam dobrych ludzi, szlachetnych, o dobrych sercach, tylko tak jak mówiłem, każdy kraj ma swoje pozytywne i negatywne cechy. Tak jak u nas jest patriotyzm, poświęcenie, praca, a z drugiej strony mamy zdradę, przekupstwo, łapówkarstwo, krętactwo i sprzedajność. To są nasze negatywne też cechy. No i w każdym narodzie tak jest. Teraz niestety, skoro jest tak okrutny władca, ujawniają się w Rosji te okrutne, paskudne cechy. A wiemy, jak Putin doszedł do władzy? Poprzez pijanego Jelcyna. Tam po tych zmianach, po 1984 roku, kiedy groziła nam zagłada, zaczęło się przetacowywanie. Gorbaczow doszedł do władzy, ale on chciał stworzyć Stany Zjednoczone, Związku Rosji. I nie udało mu się, bo jednak każdy chciał z tych republik, chciała być niepodległa. Co też się stało. Teraz Putin próbuje to odwrócić i znowu stworzyć Wielką Rosję, jak za cara Aleksandra, czy chociażby jak za czasów Związku Radzieckiego. Ale myślę, że to nie jest jedyna przyczyna tej okropnej agresji, że każda wojna ma swoje drugie i trzecie dno i drugą i trzecią, a może i czwartą tajemnicę. No ale w czasie takich ekstremalnych sytuacji ujawniają się ludzkie postawy. Jeden dopomaga, jedna i nic nie idzie w zapomnienie. Wszystko się liczy. Ktoś inny patrzy obojętnie, a ktoś nawet jest wrogo nastawiony do tego, że mamy teraz tyle, głównie powinienem powiedzieć, no bo to głównie są Ukrainki i dzieci. Myślę, że w konsekwencji to da pozytywny owoc, wcale nie negatywny. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję za uwagę. Pierwsza audycja studyjna po powrocie. Spodziewajcie się kolejnych, ale też live'ów. Dzisiaj spadł śnieg, jeżeli on się utrzyma, no to jutro postaram się jakiegoś live'a zrobić dla kontrastu z ciepłym Londynem, chłodne, zimne nawet teraz Karkonosze. Ostatni odcisk zimy przed nadchodzącą wiosną i latem. Także nie bójmy się niczego, cieszmy się, bo mamy przed sobą wiosnę i lato. I nie martwmy się, co wykombinują nam jesienią, bo zapewne coś tam będzie się działo. Ale nie martwmy się, o, mam problem z tym słowem, ciekawe, nie martwmy się. Cieszmy się życiem, śmiejmy, radujmy, czyńmy dobrze i wszystko będzie w porządku. Na zakończenie, jak zawsze, kto jeszcze nie ma, zapraszam, jest w specjalnej ofercie wszystkie 9 tomów. Nie mam tu ich po kolei poukładanych, ale oczywiście jest 9. Od 1 do 9 można je nabywać w specjalnej ofercie. Informacja poniżej i po audycji. Dziękuję za uwagę i zapraszam już wkrótce do kolejnych audycji. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.